Dzień dobry. Proszę o przygotowanie do zajęć. Będą potrzebne zeszyty, książki, coś do pisania. Jedna osoba jest nieobecna. Poproszę o informację, kogo nie ma. Dobrze, dziękuję. Poproszę, cel zajęć jest już na tablicy. Rozumiem, czym jest homeostaza. I do understand what homeostasis is. Zapisujemy w zeszytach. I dwa kryteria sukcesu. Podam przykłady homeostazy. I will give examples of homeostasis. I drugie, opiszę mechanizmy homeostazy. I will explain mechanism of homeostasis. Czy cel i kryteria są zrozumiałe? Poproszę, użyjemy kciuka. Jeśli tak, wszystko wiem, o co chodzi. Jeśli mam wątpliwości, chciałbym o coś dopytać, nie rozumiem zupełnie, proszę o wyjaśnienie. Bardzo proszę, wszyscy teraz głosujemy. Dobrze, dziękuję. Wylosuję kogoś. Czyli Martę. Martę poproszę, żeby rzuciła kostką. Gdzie sobie życzysz? Może być na ławce. Rzuć kostką, przeczytaj pytanie, które tam wylosowałaś. Suzuko, ucząca się. No to nie, to jeszcze raz. Jakie masz pytanie związane z tym tematem? To proszę. Jakie ci przychodzą do głowy? Czego chciałabyś? No to jest nasz cel lekcji, czyli na koniec lekcji wszyscy, mam nadzieję, że będą wiedzieli, co to jest homeostaza. Czy jakieś inne ewentualnie? Na razie nie, trudno powiedzieć, bo nie rozumiemy terminu w ogóle homeostaza, tak? Dobrze? Może jeszcze jedna osoba, jakieś inne pytanie będzie? Spróbujmy. 26, czyli Ania. Gdzie jest, siedzi Ania? Ania Wyżykowska, proszę Aniu. Jakie masz pytanie związane z tym tematem? No to jeszcze raz. O czym twoim zdaniem będzie ta lekcja? No to na pewno będzie o właśnie o tej homeostazie, ale jeszcze nie wiemy, co to jest. No dobrze, trudno rzeczywiście jakoś rozwinąć temat, jeżeli mamy tutaj niezrozumiały termin. Dobrze, to będziemy się starali właśnie go wyjaśnić. Podzieliłam was na zespoły. Za chwilę opowiem, jak ta lekcja ma wyglądać, żebyśmy wszystko rozumieli. Polecenia. Na waszych zespołach są, na każdej ławce są trzy zadania w kopertach. Ja będę mówiła, kiedy, którą kopertę otwieramy. Także na razie proszę tylko zobaczyć. Są trzy koperty oznaczone task 1, task 2 and task 3. Oczywiście będziemy wykonywali je w odpowiedniej kolejności, czyli najpierw pierwsze, potem drugie, na końcu trzecie. Polecenia do zadań są w języku angielskim. Jeżeli będziecie potrzebowali skorzystać ze słowniczka, to jest na moim biurku słowniczek przygotowany przeze mnie do tych zadań. No i ogólnie słownik do biologii, są Illustrated Dictionary of Biology. Siedzicie przy układach, bo każdy z tych układów jest ważny dla naszego organizmu, współpracuje z innymi. So I think that names of these systems are quite known to you and sound familiar. Może zanim wykonamy pierwsze zadanie, to posłuchamy piosenki, którą chyba już dobrze znamy. So many systems,
gdzie padają jeszcze raz nazwy układów i ich funkcje. Także posłuchajmy, muzyka też dobrze chyba tutaj na nas wpłynie. Zobaczymy, czy głośniki włączone, mam nadzieję, że... So name of systems we know all of us and I both that function also. Za chwilę otworzymy pierwsze koperty. Poproszę po przeczytaniu zadań, żeby użyć metodników i pokazać światłem zielonym. Rozumiemy wszystko, o co chodzi, potrafimy zrobić. Żółte potrzebujemy pomocy. Czerwone kompletnie nie mamy pojęcia. Może w zakresie słownictwa podejdę, pomogę. Przypominam, że słowniki są na biurku, można podejść, jedna osoba z grupy i sprawdzi. Proszę, otwieramy pierwszą kopertę. Mm-hmm.
bardzo ciekawe. I można korzystać z podręcznika? Tak. Teraz robimy pierwsze zadanie. Wykonujemy pierwsze zadanie. It's working with system. Do you understand which system is it? Yes. Yeah, so the main organ in this system is, could you finish the sentence? So what is the main organ in the excretory system? Right, so what do we have it for? Now, clear? Proszę, excretory system, to jest so far. Wypełnijcie, co ja tam wypadam? Any question from you? No? Pytanie, tak, to piszę. Nie funkcji. Asmeny, asukany. To by starszy, czy jeszcze trzeba zrobić? You should, I feel that add something. It is to breathe. Wdech i wydech. Czy tylko o to chodzi? Chodzi o wdech. Yeah, so we provide oxygen to our organs. Nie wiem. To było polskie lekarstwo. To było polskie. Tak. Nie było to, ale nie było nie jesteśmy w szczycie? Nie jesteśmy chyba w szczycie. No mieliśmy, bo tak, że szukamy, szukamy. Ale to są funkcje, tak? Po co mi jest, no żeby się trzymały wszystkie kości? Kołusz jest nasz. Nie, w sensie, no ale... No też. Tą częścią aparatu ruchu oczywiście. Aha, także, no czyli umożliwiają ruch? Tak, tak, pomyślmy trochę szerzej. How do they cooperate with other systems? Czyli z innymi? A, think about the breathing. Czyli, a, do oddychania. A, no tak, oddychania? Okej, dobra. Kto ma kaseczkę i napisze tą funkcję, czy jest to zadanie? To tego nie mówimy. No czy to można tutaj dodać? Tak, okay. Dobra, okej. Tak, tak, okej. Tak, napiszę na So I would like one person from each group to come to the board and stick the result of your work. Poproszę jedną osobę z grupy. Będę wyczytywać grupy, żeby podeszła i przyczepiła tą karteczkę z efektem pracy. Proszę, grupa pierwsza. Grupa pierwsza. Kto podejdzie? Zapraszam. Tereska, tam Kuba, jesteście w grupie pierwszej. Gotowi? Nie. Dobrze. Poproszę, grupa druga. Grupa trzecia. Na tym człowieku. O, tak, tak. Grupa czwarta. To wy. I grupa piąta. Proszę. Grupa pierwsza już? Dobrze, czekamy. Jaki wy macie układ? Respiratory, so I think that the correct place. Thank you.
układ mięśniowy pełni kilka funkcji. Współpracuje z różnymi układami, więc troszkę mieli większą pewnie pracę do wykonania. Wszystkie te układy są częścią naszego ciała i wszystkie muszą poprawnie pracować, żeby była homeostaza. Poproszę jedną osobę, która przyjdzie i przeczyta funkcję tych układów. Tym razem 21, o akurat Niny nie ma. 11, Emilkę poproszę. Just, you know, read the functions of this system. Excretory system to delete toxic substances from our organism. Circulatory system, transport of oxygen, nutrients to our cells, keeping... Wait a minute, wait a minute. Listen to each other. Poproszę, słuchamy teraz. Czy wszystko jest poprawnie? Czy chcemy coś dodać może? Bardzo proszę. Keeping internal temperature, protection of our organism, healing wound by clothing. Respiratory system, function of the respiratory system is gas exchange. Digestive system to break down food and absorb it to the blood. Muscular system, the most important function of body. Thanks for this system we can move. So probably handwriting is difficult to read. Yeah, thank you very much. No dobrze, czyli wszystkie te układy pomagają w utrzymaniu homeostazy, współpracują ze sobą. Możemy zmierzyć pewnymi parametrami, jak te układy działają. I to jest wasze zadanie drugie. Bardzo proszę, otwieramy kopertę. Odpowiedzi czy, piszemy na tych kartach. Zresztą w instrukcji jest. Bardzo proszę. Zapraszam was tylko, bo potrzebujecie wagę. Wagę nie, 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 nie potrzebujemy. Nie? Jest waga i miarka. Możecie skorzystać. Oczywiście możecie wykorzystać raz kalkulator, który macie w telefonie, no bo tak będzie ciężko wykonać te obliczenia. Ale kto chciałby skorzystać z wagi, to zapraszam. Przy biurku jest. Proszę bardzo. Druga osoba, Kuba, potrzebna będzie, żeby mnie asystować. Dobra, to... Zaczekaj, Aniu, nie jest włączona waga. No włączymy to pytanie. Tam jest włącznik, zobacz. Czekaj, jeszcze. Poczekamy, będą zera, to wtedy. Proszę. Zapamiętasz, Aniu? No, możemy zaokrąglić matematycznie. I pół, no dokładnie 38. Zmierzyć ciebie? To stań. To jest wysycenie tlenem. Wysycenie. Skorzystałaś z... A, ktoś wziął. Proszę. Czekaj, jeszcze nie. Dobrze. Prosto, ładnie. 159. 159. Ja mam 164. Serio? Wagę. Na też sobie. Nie wiem, to nie możliwe. 159, słyszę, to jest w centymetrach, a do Berlini nam jest potrzebny. Tak. Czekaj, ale zobacz, Kuba, mamy masę w kilogramach przez wzrost. W jakich jednostkach, Tereska, wzrost? Metrach. Bo czyli... teraz 30, nie wiem, masz kilogramy. Nie, metrów, nie, to mamy być w metrach. Gdyby w metrach, a my w centymetrach. Czyli to będzie 1,6...
1,64. Tak, zaznaczamy, to musimy sobie tutaj skalę zrobić, tak? Od ile zaczniemy? 35. No, musimy jakąś wartość zrobić. Temperatura, no to od jakiej wartości? No 35, ja myślę, że spokojnie, prawda? To jest 35, nie wiem, jak ma 35. Do jakiej wartości proponujecie? To będzie poprawne. Umiemy zmierzyć termometra? Korzystać z termometra. Może na kraju. Nie, każdy sam, tylko na problem. Tak, możliwe. No niemożliwe. No bo się pojedziecie. No to najpierw wzrost do kwadratu. Poproszę. A, wzrost do kwadratu? Wzrost do kwadratu. Do kwadratu. Czyli jeżeli masz, Ania ma wzrost 1,59 razy 1,59 i dopiero wtedy tak. I wagę jej w kilogramach przez ten wzrost. Dobra. Muszę to zrobić raz przy mnie. Dobra. 159. No to nie 159, bo to jest w centymetrach, ja sobie a my mamy w metrach. I teraz muszę to, czyli moją wagę, czyli byśmy tam 50, podzielić na to... Na tą wartość. Czyli 2,68? Którą to miałeś? 2,68. No i to będzie prawdopodobnie mam 18, no właśnie. Czyli tutaj mam pisać, tak? Tak. Okej. Czyli nawet troszeczkę. A, 18,6 wyszło, tak? Tak, to okay. Gdzie jesteś na skali? Tutaj normalna. Normalna. Nie jest tak, że tutaj jest nasza normalna. Teraz pytanie. Przepraszam, przejdę. Pani, i teraz mamy ten zmierzyć? Tak, ciśnienie. I to tutaj było. Tutaj łapę. Tak, to już nie do ciśnienia. No to tylko to możemy włożyć. To nie działa. A coś nie jest? No właśnie. To nie jest. Podam drugie ciśnienie, ja już moja i wyszedł. Coś właśnie. Ale to są dwa rękawy pani dała chyba, tak? Bo tak miało być. Zaraz wam przyniosę. Czy mi tutaj łapę? Nie wiem. Dobrze, to tam ułożymy z nich. Natomiast to może jakby z Państwa środowiska korespondencyjnego. Więc ślina jest otworem mocnych. Jaki mamy pH? Inny będzie troszeczkę pH w żołądku. Widać, jak mamy go pokarmowe, że pewna substancja jest tam wytwarzana, która zmienia właśnie pH środowiska. Inny pH ma nasza skóra. Dzisiaj to może ktoś nie zna, ale skala jest od 0 do 14. Poniżej 7 to jest kwasowe, a to jest zasadowe. Wszystkie zaznaczcie, gdzie jesteście w tym obszarze. No to się zaznaczyć kropeczkami, gdzie macie. Tak, odpowiadamy na pytanie. Czy któreś słowo wytłumaczyć? Tak, odpowiadamy na pytanie. Czyli ona ma. Wszystkie macie gdzieś tutaj, powiedziałeście. Dlaczego to jest bardzo alternatywne, albo na to jest bardzo alternatywne? Ale co by się działo? Co mamy jeszcze w ustach? Jakby to mogło działać? A już działa? A ja przyniosę jeszcze drugie urządzenie. Proszę, jeśli będzie szybciej. A to działa? Okej. I na przykład
zniszczone. 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 Większy zasobnik. Tu jest tło. Co się dzieje z białkami? Myśmy białka to też enzymy. Czy w niskiej temperaturze enzymy działają tak samo jak w temperaturze pokojowej? Nie słabiej, ale w ogóle działają czy wcale? Spokojnie. Czy doświadczenie na przykład przy składnikach pokarmowych? Działa, proszę pokazać, czy wyniki mamy. Tu zaznaczyliśmy, tu musimy zaznaczyć wszystkie osoby. To proszę pokazać. Kropeczkami zaznaczyć. Czyli wszyscy są w tym przedziale 99. Jeden pomiar to jest saturacja, czyli ilość tlenu we krwi, a drugi to jest tętno. A jak nie oddycham, to mi się tętno zmniejsza. No bo się uspokajasz. Nie, bo się bo nie mam. Ale czy jakieś pytania macie? Coś mogę wyjaśnić? Mam proszę, ale to po lekcji, bo to jest związane. Nie, ja tylko tutaj proszę. Ja mam pytania, ale po lekcji, bo jestem związana z tym. O, ty już mam 99 tego. A miałam 98. Tu mogliśmy zaznaczać te wyniki, nie widzę. Tu było tętno, heart rate. Tęczowe, rozpoczowe. 120 na ile? 120 na ile miałaś? No to trzeba powtórzyć pomiar. Zaznaczamy, proszę, pokażemy tutaj. Mark the results on the scale. Zaznacz wyniki na tej skali. Zaznaczamy, chcę wiedzieć, jakie wy macie to ciśnienie, czy jest poprawne, czy wysokie, niskie. No i pytanie, thing about this question and the answer. Nie, co nie, nie. Bo tutaj zrobiliśmy, tutaj już zakończyliśmy. I nie wiem, czy to dobrze napisałam. No, żeby chyba dobrze pracowało. No dobrze, tak ogólnie jest poprawnie, tak, ale jakby to znaczy, co by źle było, gdybyśmy mieli to takie wysokie. Znaczy na jakie układy, na jakie narządy by to źle działało, na jakie parametry może? No, bardzo dobrze. Tak. Pamiętacie słowo stawę i the place where two bones meet? A jak były? Właśnie, no były, ale nie pamiętam. Osłabiony. Joint. 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 Czyli jak mogę napisać? Możecie po prostu napisać, jeżeli będzie z tym problem. Kuba, bardzo dobrą rozwiązanie. Czyli jeżeli ma się nadać, czyli one what Over. Overweight. Okay, czyli when we are overweight, tak? When we are overweight. Okay. To wy już kończycie. Nasze, skończyliście? Poproszę szybciej, odpowiadamy na pytanie, bo już pozostały zespoły kończą. Także dobrze? Pomierzyliście chyba to ciśnienie. Już idę. No tak, proszę. Zrobiliśmy budowy zęba po angielsku, nie podawałam chyba tych warstw zębów. Myśmy rodzaje zębów. Tak, że mieliśmy do tego budowę. Ale szkliwa właśnie. Dobrze, ale można by napisać zamiast tego szkliwa po angielsku, na przykład wylęczna warstwa.
Ale może robić lepiej, jak ona dobrze. Tu skończyliśmy? Tak. Tak, bawicie się już teraz. Poproszę ten zespół o jeszcze raz, bo wszyscy już skończyli. Dobrze? Bardzo proszę. Kończymy. Tu już mamy wyniki i odpowiedzi też na pytania. On w ogóle zaczął takie. Co? Poproszę już, kończymy pracę. Zadanie drugie. No już zrobiliście. Mam jeszcze zadanie trzecie. Bardzo proszę o jakieś osoby wytypowane przez zespół, żeby podeszły tutaj do naszej tablicy i powiedziały, jaki parametr badały. Bardzo proszę. To zacznijmy teraz od zespołu piątego. Kto przychodzi? Proszę. No tą kartkę, żeby przywiesić. Proszę. Tutaj na tablicy powiedzieć, co badaliście i jaki był wynik. Posłuchajmy resztę. Proszę. Co badaliście? Takie trudne słowo. Saturacja. To jest saturacja. Badaliśmy saturację. Czyli wyjaśnimy teraz, co to jest ta saturacja. Laura? No, ale czyli badaliśmy ilość tlenu. Ilość tlenu. Jaką mieliście wszyscy? No, wszyscy mieli na dobry. Czyli jaki to jest ten poziom? 95-100%. Tak, w przedziale 95-100%. Dobrze, dziękujemy. Poprosimy zespół trzeci. Co badaliście? Nasze pH. pH w jamie ustnej, bo można mierzyć pH też innych płynów ustrojowych. Jakie było? pH na zielone, czyli 5-4. Czyli generalnie takie bliskie obojętnego, tak? Bliskie obojętnego. Dobrze. Poproszę zespół piąty, żebyśmy się słyszeli. Drugi zespół, poproszę wyniki pracy. Poproszę o informację, co mierzyliście. Mario i Wiktor, poproszę, posłuchajmy, proszę. Jeszcze raz, co mierzyliście? Temperaturę ciała. I jaka jest u większości osób w tej grupie, w jakim przedziale? 37, około 37. Dobrze, dziękuję. Zespół pierwszy, poproszę. Zespół pierwszy, poproszę. Co mierzyliście? Bo to się... PMI, czyli co to jest? Czyli Body Mass Index, czyli wskaźnik masy ciała. I jaki w większości macie? No około tak, 19-18,6. Czyli wszyscy mają prawidłową tak, masę do wzrostu. Dobrze, dziękujemy. No i zespół piąty poprosimy też informację, jaki parametr mierzyliście? Puls. Dobrze, puls, tętno i ciśnienie. Dobrze, poproszę wyniki przywieźć. Jakie mieliście tętno? Większość osób w jakim przedziale? Tętno tutaj macie. Heart rate 70. Około 70, bardzo poprawnie. A ciśnienie? To było zróżnicowane, było od 90 do 120. No ale też jest, czy to jest wysokie ciśnienie, niskie, czy normalne? Idealne. Dobrze. Czyli proszę zobaczyć. Układy współdziałają ze sobą. Mierzymy parametry, widzimy, jak te układy działają. Czy jest wszystko w naszym organizmie ok? Czy on dobrze działa? No to myślę, że czas na zagadkę. Dlatego postawiłam globusy na waszych ławkach. Mamy w zespołach zastanowić się, gdzie znajdują się wyspy Langerhansa? Jako podpowiedź do zagadki, każdy też ma torebkę glukozy i lupę. Poproszę 3 minuty na rozmowę w zespole, gdzie są wyspy Langerhansa? Co ma glukoza pomóc w szukaniu? Bo może gdzieś będzie napisane coś. Może to trzeba otworzyć. Mamy to otworzyć? Nie, bo tam jest po prostu glukoza. Nie musicie tego otwierać. A mogę zjeść?
nie będziemy jeść glukozy. A w czym nam mam pomóc glukoza? No zastanówcie się, dlaczego macie, po co jest ta glukoza, lupa i glukoza? To nam pozwolić rozwiązać. Nie, to jest proszek po prostu, cukier prosty, także antyoksydant. No żeby znaleźć te wyspy. Później wyjaśnię, może tutaj rozwiążę zagadkę. Nie, to tam jest, wiesz, rozsypie nam się tutaj w sali. Także nie otwieramy, poproszę, nie otwieramy tej glukozy. Nie ma takiej potrzeby. Napiszę na tablicy. Wyspy Langerhansa. Trudne słowo, prawda? Langerhansa. Langerhansa. Załóżmy, że... Chcesz tą lupę? Langerhansa. Wyspy Langerhansa. To musi być gdzieś przy równiku, mi się wydaje. Szukajcie na tej glukozy. Albo powinny wibracje tutaj, szukajcie. Trochę dalej. Czy my w ogóle wiemy gdziekolwiek, w sensie w jakim kierunku tego szukać? Przy równiku. Ale przy równiku, to przy równiku bardziej co? Bardziej przy Afryce, czy bardziej przy Australii? No skąd ja mam to wiedzieć? To musi być zapisane na... To nie mogę. A to tak, to też nie widzę. Czemu chodzi? To po co to jest? Nie chcę tu mówić. Chociaż nie chcę. Wydaje mi się, że każdy pije mi to i gdyby... Wiecie, w wieku jest dobrane. Bo jak się mniejszy, to wiadomo, że... Dobrze, uwaga, czas się skończył, te 3 minuty. Czy któryś zespół ma pomysł, gdzie leżą wyspy Langerhansa? Moja podpowiedź, uwaga, słuchajcie, wszyscy widziałam, że bardzo się skoncentrowali na globusach. A to nie był właściwy kierunek. Bardzo dobrze, Olga, proszę głośno. No to jest gdzieś w ciele. Dlatego... Super. Gdzieś w ciele. Dostaliście glukozę. To gdzie? Glukoza. Z jakim narządem kojarzy nam się glukoza? Z trzustką. Bardzo dobrze. Z trzustką. I wyspy Langerhansa leżą w trzustce. Tak. A po co ten globus? Niekoniecznie, żeby was zmylić. Tylko dlatego, że każdy z nas ma wyspę Langerhansa, każdy ma trzustkę, a ludzie żyją na całej kuli ziemskiej i nie zobaczymy ich gołym okiem, stąd ta lupa. Dobrze, trzecie zadanie, uwaga, dotyczy pracy trzustki. Proszę o otworzenie kopert i wykonanie zadania. Insulina. Glukoza, więcej nie znam. Glukagon. Zatrzymać.
No to ja się nie wiem, o co chodzi w tym zadaniu, słyszę. A podeszliście do słowniczka? Czy z którym słowem są problemy? Czy... Nie, ogólnie. Całość? Draw a scheme of a sugar level in an organism. Please. Schemat. Tak? Schemat. Rozmawiamy z całym zespołem. Wszyscy najpierw staramy się rozwiązać problem. Aha, czyli ma do góry? Chciałbym sobie jakiś schemat wymyślić. Kuba, co to jest level? What is a level? What is a level? Po polsku. No. Stopień? A w grze jak mamy stopień? Poziom. 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 Stopień, tak. A, poziom. Jak ktoś napisze, to jest dużo łatwiej, nie? Niż jak ktoś, bo jak ktoś powie, to... Dobra. Tak. Koniec. Schemat poziomu cukru w organizmie. Tak. A to place on the place on it, on the scheme, these words. Czyli? Proszę, dziewczyny słyszały? Place on it, on the scheme, these words. Place, aha, czyli miejsca... Umieść. Miejsca... On the scheme, na temacie, these words. Aha, a czyli... Słowa, czyli ja tobie podpowiadam, jakie słowa powinny być użyte. Jeżeli wykonujemy schemat poziomu glukozy we krwi. A my już mówiliśmy przecież o hormonach i o trzustce. Więc wiedzę macie. Glukoza to ma glukoza. Glukoza, tak. A glukagon to glukagon. Okej, czyli narysuj schemat poziomu glukozy. Zaszukamy. Ale trzustka, co się dzieje w wątrobie, co w trzustce. Wiemy, jak wyglądają schematy? Znaczy jest bardzo dużo możliwości. Rysunek jest już schematem, czyli na przykład... Wątroba. I co się w niej dzieje? Można tak, można napisać słowo wątroba. Coś zamienia pewnie, tak? No to jest schemat. Jak organy, które uczestniczą mamy, jak działa trzustka, działają hormony trzustki. Jakie hormony wydziela trzustka? Tak, i? Nie, glukoza to nie. Insulina i glukagon. Jak działa insulina na poziomie glukozy?
Obniż. Dobrze. To trzeba na tym schemacie uwzględnić. Napisać nazwę narządu, nazwę hormonu. Można po angielsku, można po polsku, jeżeli angielsku robić problemy. Jezus, przerwać się. Ale my zaczęliśmy później. Byliśmy przygotowani na początku lekcji, także za chwilę kończymy. Już kończymy. Dobrze, zadanie trzecie, czyli regulacja poziomu cukru we krwi. Były z tym zadaniem spore problemy. A ja myślałam, że nie zrobiłam tak na schematu na lekcji, nie narysowałam wam, bo nie chciałam, żebyście kopiowali po prostu. Omawialiśmy trzustkę i jej rolę, nazwaliśmy hormony i to było zadanie właśnie dla was, żeby tu teraz ten schemat opracować. Ponieważ, czy jakiś zespół ma schemat, który chciałby tutaj pokazać na tablicy? Nie bardzo. To wrócimy do tego na następną lekcję. Wrócimy na następną lekcję. Podsumowujemy już to, co nam się udało dzisiaj zrobić. Czyli uwaga, zaczęliśmy od układów. Powiedzieliśmy, że współdziałanie ich jest niezwykle ważne w homeostazie, że możemy zbadać tą homeostazę, badając różne parametry. Czy mamy odpowiedni zakres na przykład temperatury, saturacji, czyli ilość tlenu w organizmie. Czyli to wszystko, co zrobiliśmy, to homeostaza. Poproszę, w zeszytach kończymy zdanie. Homeostaza to. Każdy spróbuje sam. Nie mam pojęcia. A to są te dostawki bateczniki. Poproszę o pomysł dokończenia zdania. Numer 4. Martę. Homeostaza to? Jakiś pomysł na dokończenie zdania? To jest w podręczniku, proszę pani. Mogę przeczytać? Ale ja wiem. Laura, proszę. Zdolność organizmu do zachowania stanu równowagi wewnętrznej. Proszę bardzo, wizualizacja, jeżeli będzie łatwiej. Homeostaza to. Raz jeszcze poproszę. 26. Ania Wyżykowska, ale szczęście ciągle te same osoby. Proszę, Aniu. No to to była zdolność. Krótko, Aniu. Do trzymania organizmu. Jeszcze raz głośniej. No, zdolność do utrzymywania równowagi w organizmie. Dobrze. Czyli nasz organizm to takie laboratorium, w którym cały czas coś się dzieje, coś powstaje. Musi być odpowiednia ilość związków, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało i niektóre z nich muszą być odprowadzone. Poproszę, wracamy do celu. Rozumiem, czym jest homeostaza i kryteria sukcesu. Podam przykłady, opisuję mechanizmy homeostazy. Poproszę znów system tego kciuka. Jeżeli rozumiem, jeżeli uważacie, że cel został osiągnięty, a kryteria zrealizowane, poproszę tak. Jeżeli czegoś jednak do końca nie wiem i zupełnie nie wiem, o co chodzi, bardzo proszę. Poproszę o informację zwrotną od klasy. Dobrze, osoby, które mają wątpliwości, chcą zadać pytania, to mogą zostać, chwilkę porozmawiam. Ci, którzy mają duże wątpliwości. Uwaga, jeszcze chciałam tylko powiedzieć dosłownie jedno zdanie, pozwolicie. Osoby, które są zainteresowane tematem, zachęcam do przeczytania artykułu Wiedzy i Życiu o cukrzycy i odpowiedź na pytanie, czym jest zespół stopy cukrzycowej. To jest numer 1 z roku 2018. Ewentualnie można się do mnie zgłosić, skopiuję ten artykuł. I jeszcze karteczki na koniec, żeby zapisać, co jeszcze, czego jeszcze chcielibyście się dowiedzieć, jeśli chodzi o ten temat. Proszę o zapisanie i wrzucenie do skrzynki przy wyjściu, dobrze? I to już ostatnie. Dziękuję bardzo. Proszę podać te karteczki, dobrze?
skrzynka jest u mnie na biurku. Bardzo proszę. Ale proszę pani, bo tu jest jakaś zapisana. Zapisana? Jeżeli ktoś chce wrzucić tutaj kartkę do skrzynki, to proszę, jeśli nie, można wychodzić. Ale proszę pani, jeszcze chcemy się dowiedzieć w tym temacie? Tak, o homeostazie.